Szanowni zacni goście, szanowni mieszkańcy, drogi druhny, drodzy druhowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym historycznym, wyjątkowym, wspaniałym dniu dla naszej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Myślę, że dzień 26 września 2020 roku nie musimy zbytnio zapamiętywać, bo ten dzień sam zapisze się w historii naszej jednostki ochotniczej straży pożarnej w Lublinie. W tym pięknym, wspaniałym, doniosłym dniu cieszymy się, że tak licznie dopisała nam publiczność, lokalni mieszkańcy. Cieszymy się, że są z nami obecni tak wspaniali, zacni goście. W szczególności witam panią starostę powiatu jarocińskiego, panią Lidię Czechak. Witam w szczególności gospodarza tej pięknej żerkowskiej ziemi. Witam burmistrza miasta i gminy Żerkowie, pana Michała Surmę. Witam również sekretarza miasta i gminy Żerków, pana Bartłomieja Nowickiego. Jest z nami również komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Tomasz Krawczyk. Witam wszystkich obecnych przedstawicieli Rady Miejskiej Żerkowa. Jest z nami także członek zarządu powiatu, pan Tomasz Band. Nie widzę, aczkolwiek mam nadzieję, że jest z nami również pan Roman Jajczyk, który tutaj bardzo wspierał naszą zrzutkę, którą prowadziliśmy w celu uzbierania środków własnych na zakup tego oto pięknego auta. Witam wszystkich was tutaj zgromadzonych, przede wszystkim druhów, druhen Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublinie. Tak jak wspomniałem, ten piękny, historyczny dzień z pewnością zapisze się na kartach historii naszej jednostki. Ale ta historia nie napisała się sama. Tą historię napisali wspaniali ludzie. Chciałbym wszystkim zaangażowanym podziękować z całego serca za właśnie ten trud, za zaangażowanie i za to, że dzisiaj możemy cieszyć się z tego pięknego pojazdu.
szczególności chciałbym podziękować burmistrzowi miasta i gminy Żerków oraz Radzie Miejskiej za zabezpieczenie środków w budżecie miasta i gminy Żerków. Chciałbym podziękować staroście oraz komendantowi za pozytywne opinie, za dobre słowa i wspieranie naszych działań w pozyskaniu środków zewnętrznych. I przede wszystkim chciałbym serdecznie, z całego serca, podziękować wszystkim osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w uzbieranie tych środków własnych. Dziękuję druhom, wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli naszą zrzutkę, którzy aktywnie w niej brali udział. Dziękuję. Bez was na pewno to dzieło by też nie było możliwe. Serdecznie wam dziękuję. Myślę, że biologia mówi nam o tym, że ojciec jest tylko jeden, aczkolwiek tutaj sukcesów tego ojca, ojcem tego sukcesu jest bardzo wielu, także wszystkim osobom, które pominąłem, myślę, że to też z emocji, aczkolwiek serdecznie dziękuję niewymienionym, których tutaj być może pominąłem, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy tutaj przyczynili się, byli zaangażowani w pozyskanie tego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. To nie jest kolejna zabawka strażaków. To jest narzędzie, które ma chronić, stać na straży bezpieczeństwa mieszkańców naszej miejscowości, mieszkańców gminy, mieszkańców powiatu. Serdecznie wszystkim dziękuję. Proszę o zabranie głosu. Gości zaproszeni. Szanowni Państwo, druhny i druhowie, nie pozostaje nic innego, jak tylko pogratulować tego nowego nabytku. Nie były to łatwe decyzje, ale ostatecznie stoi już tutaj w Dublinowie. Szanowni Państwo, wydatków mamy dużo, no ale bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Mam nadzieję, że to auto, jestem przekonany, że to auto wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców, całej gminy. Cieszymy się, że mamy coraz więcej nowych samochodów. Chcielibyśmy, żeby w każdej jednostce był nowy, ale to musimy sukcesywnie jakoś w ciągu kilku lat uzupełnić. I jeszcze raz gratuluję. Wszystkiego dobrego. Z okazji chciałam serdecznie pogratulować w imieniu Zarządu Powiatu Jarocińskiego i wszystkich radnych. Bardzo się cieszę, że to auto przybyło do OSP w Ludwinu. Gratuluję, cieszę się ze wszystkich aut, które są zawsze na terenie naszego powiatu jarocińskiego, bo to zwiększa nasze bezpieczeństwo. Auto jest naprawdę piękne, nowoczesne i mam nadzieję, że przez wiele lat będzie służyło w tej jednostce. A jeżeli jest ktoś, bo pewnie tak jak mówił przed chwilą pan Adrian, ojcem tego sukcesu, to jest również on. Ze względu, Adrianie, bo to twoje zaangażowanie, twoje merytoryczne przygotowanie, twoje zabiegi w celu pozyskania tego auta naprawdę są dla tej miejscowości bezcenne. Gratuluję wszystkim mieszkańcom, gratuluję oczywiście wszystkim, którzy będą w tym aucie jeździć. Oczywiście byle powroty zawsze były szczęśliwie, więc tych wyjazdów jak najmniej, ale jeżeli już będziecie wyjeżdżać, to będziecie wiedzieli, że jedziecie profesjonalnym autem, do tego przygotowanym. GBA w OSP Ludwinów. Przepiękna sprawa. Gratuluję jeszcze raz serdecznie. Szanowni Państwo, druhny, druhowie, zaproszeni goście. Ja również przyczyniam się do słów podziękowania oczywiście dla wszystkich, którzy włożyli swój grosz. Oczywiście Adrian jak zawsze zapomniał o sobie, o druhach z jednostki własnej, którzy przyczynili się do pozyskania tego pojazdu, do uzbierania tych środków. Dobrze wiemy, że to nie tylko mieszkańcy, ale również druhowie tej jednostki dołożyli parę złotych, że tak powiem. I mam nadzieję, że ten pojazd będzie służył jak najbardziej do wyjazdów, do ćwiczeń, nie do zdarzeń, ale wiemy, że to jest nieuniknione. Tyle wyjazdów, tyle powrotów, ile wyjazdów. Przepraszam, gratuluję. Chcielibyśmy tak symbolicznie wszystkim tu osobom podziękować maskotkami, jak upamiętniam ten dzisiejszy dzień. Jest też z nami, widzę, obecny przedstawiciel firmy Exact, pan Roman Jajczyk.
to właśnie ta osoba była też zaangażowana bardzo od strony technicznej, od strony organizacyjnej w organizację zbiórki na rzecz właśnie zakupu tego pojazdu. I gdyby nie ta osoba, to też myślę, nie udałoby się tej zrzutki zakończyć wynikiem, które myślę przekroczyły wszelkie oczekiwania. Dziękuję z całego serca, dziękuję też firmie EGZA, która również wsparła tutaj naszą zrzutkę. Jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, w tym radosnym dniu chciałbym Wam przede wszystkim pogratulować tego wspaniałego pojazdu. Każda nawet drobna rzecz, która wspiera nasze bezpieczeństwo, to jest rzecz, z której powinniśmy się cieszyć, powinniśmy być dumni. A taki pojazd, który dzisiaj tutaj do nas zawitał, to jest naprawdę rzecz wyjątkowa. Gratuluję Wam wszystkim z tego powodu, że każdy z Państwa wspierał tutaj to nasze lokalne bezpieczeństwo i tak jak Adrian wcześniej wspomniał, w tym samochodzie jest cząstka każdej osoby z nas, każdego naszego dobrego serca i staramy się tutaj budować, wzmacniać nasze lokalne społeczeństwo i za to serdecznie Wam dziękuję i gratuluję. Żeby nie przedłużać, życzę wszystkim wszelkiej pomyślności i niech jedynymi łzami w oczach tutaj wszystkich obecnych będą te łzy, które tutaj dzisiaj widzieliśmy. Niech to będą łzy szczęścia. Wszystkiego dobrego. Zapraszam wszystkich na poczęstunek. Jeżeli ktoś ma ochotę na kiełbaskę z ogniska, za chwilę będzie rozpalone, można sobie upiec. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy gości zaproszonych oraz obecnych na salę. Oczywiście również zapraszam do obejrzenia samochodu. Myślę, że dzisiaj jest to jedyna taka okazja, żeby też się jakąś krótką drogą tutaj przejechać, zobaczyć jak się takim wozem jedzie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę jeszcze tylko o tej niepamięci, tej niezwykłej. Так, друзья.